Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj mamy 6 listopada bodajże, po 5. Mamy godzinę 10. Jest duża wilgoć w powietrzu. Dzisiaj mamy czwartek, wtorek, wieczór padał deszcz. Poniedziałek do południa też, w środę, padał deszcz też do południa. Góra jest przemoczona, więc czekamy aż trochę przeschnie, bo już jak widać kończą się nam tutaj zapasy. Jeszcze może na 4 godziny by było, może nie, nawet na 4. Tutaj jeszcze kilka ton, zaraz będę musiał to przerzucić ładowarką. Prawdopodobnie będziemy dzisiaj kosić poletka doświadczalne z KWS-u. Także no też nie za bardzo mam jak to nagrać, nie chcę się pieprzać do doświadczalnika. Niech sobie spokojnie tam robi. Prawdopodobnie pojedziemy jeszcze dokosić po tych doświadczeniach tam na parę hektarów, żeby było do jutra. Po jednego z tych doświadczeń to wiadomo, tam z 4 około hektarów tam za dużo tego nie będzie. A więc jak pojedziemy dokosić, to wtedy coś nagram. Ogólnie tak jak wcześniej, może tak bardziej w biegu to opowiadałem, to teraz może tak trochę na spokojnie. No tutaj magazynujemy kukurydzę mokrą. Nawet do 250, nawet do 300 ton. O tutaj jeszcze pod dachem to prawie do 300 ton można zasypać. Tutaj mamy koszt przyjęciowy, który pobiera kubełkiem kukurydzę do suszarni, rzuca na górę, a to co zostało wysuszone to tym rozdzielaczem R5 idzie w prawo na drugi kubełek. I w tym przypadku, jak teraz mamy ustawione, to ziarno trafia tutaj na redler zawieszony, po czym idzie do magazynu, a w magazynie mamy zrobiony podajnik spiralny. Mamy zrobiony tutaj taki koszt przyjęciowy na te 200-300 kg, no bo to jest jeden zrzut co tam 5-7 minut, to jest gdzieś około 200 kg, coś takiego mniej więcej do 300. I to spada do tego kosza przyjęciowego i później podajnikiem spiralnym rozrzuca po całej hali. Gdy zastanawialiśmy się, jaką szerokość zrobić hali i jak ten podajnik będzie to rozsypywał, to myśleliśmy, że będzie trzeba na bokach trochę podsuwać ładowarkę, żeby więcej weszło, tak? Okazało się, że wręcz idealnie rozsypuje na boki. Jeszcze nigdzie nie ma pod sam podajnik wysypany, więc tego dokładnie nie widać, ale tam dalej można zobaczyć, że brakuje może 20 cm, 10 do ściany. Dołożyliśmy jeszcze takie deski, bo okazało się, że te ściany betonowe są troszkę minimalnie za niskie. Podsuniemy jeszcze tylko to, co zostało tam z lewej strony. Tą mokrą kukurydzę, najstarszą. Tutaj położono najdarniej. Nagrywałem, no ale w sobotę czy
to nawet dokładnie w piątek mieliśmy taką sytuację nieprzyjemną z John Deere'em. Ale powinno się pokazać teraz zdjęcia. Tam John Deere teraz stoi na podnośniku, przygotowany pod robotę. Dzisiaj mamy czwartek, jutro jest piątek, jutro mają być części, ale pewnie jutro nie zrobimy nic tam przy nim, bo będziemy kosić. Także pewnie w sobotę będziemy składać. No nieprzyjemna sytuacja. Sytuacji straciłem wenę twórczą, czy też może i po prostu ochotę na nagrywanie. A w poniedziałek z kolei zapowiadali deszcz na godzinę 13. My już nie mieliśmy kukurydzy, więc wszystko tak w pośpiechu kosiliśmy, żeby jak najwięcej skosić i nie było czasu po prostu na jakieś tam nagrywanie. Się jeszcze nagrać rozlewanie gnojowicy dzisiaj przed koszeniem poletka. Komputer sterujący kuczkowozem. Tutaj mamy przełącznik od ramienia. Jeżeli w górę, no to naciskamy w górę, to ramię się opuszcza. Pompa się przełącza w tryb zasysania. I otwiera się zawór przy ramieniu. A jeżeli w drugą stronę, to podnosimy oczywiście ramię i pompa przykłada się na wypróżnianie. Jeżeli zablokujemy tutaj ten przełącznik, to będziemy sterować tym przełącznikiem wtedy tylko pompą, tak? Czy będzie zasysać, czy wypróżniać, to jest do tego, żeby nie gdy się nie używa ramienia, a zasysa się tylko z wejścia bocznego. Ten włącznik jest od aplikatora, od rozkładania aplikatora, a tutaj mamy sterowanie już wylewem, tak? No i jesteśmy już na polu. Jak wcześniej mówiłem, tutaj rozkładamy
Nie wiem, czy widzicie w lusterkach. Dobra, mamy rozłożone. Delikatnie opuszczamy, tak jak mówiłem, żeby nic się nie rozlało z zewnątrz. Włączamy tempomat na 12,5. Tak to wygląda właśnie po tym aplikatorze. Tutaj było wcześniej talerzowane, no bo bez tego się zapycha ten nasz aplikator. Mieliśmy już w własnej produkcji też aplikator talerzowy, no ale łożyska już tylko po jesieni samej zaczęły siadać, więc doszliśmy do wniosku, że to nie jest zbyt dobry pomysł. I jedziemy kolejny przejazd. Przy rozlewaniu gnojowicy tak 12,5 na godzinę, jak my to robimy, albo nawet 13, to przy tej szerokości aplikatora, tu około 6 metrów, wychodzi 40-50 tysięcy litrów na hektar, tak? Ale trzeba zaznaczyć, że to jest rozlewane, a wręcz wlewane doglebowo. To jest ogromna różnica. Jeżeli znacie rolników, którzy na pewno znacie, którzy rozlają gnojowice, za dwa dni jadą to potalerzować czy coś innego z tym zrobić, tam połowy już nie ma, tam nie wiem, czy może jest 1/3 albo i tego może nie ma, tym bardziej jak jest słoneczny jakiś dzień. Tutaj widzicie, no za późno opuściłem, teraz to poprawię. Tak wygląda pole po tym. No wiadomo, tutaj jest dużo resztek pożniwnych, dlatego tak to wygląda. Są takie niewielkie kubki. Ale to nie jest jakiś wielki problem. A tak wygląda nasz aplikator. 15 łap na rotorze hydraulicznym, który jeżeli coś tam przeszkadza, to ma za zadanie to ściąć, żeby bezproblemowo szła gnojowica do wszystkich rur. Trzeba uważać, żeby nie wejść w rowki. Właśnie w tych rowkach znajduje się gnojowica. Widzicie,
No praktycznie całość gnojowicy jest przykryta, jest w ziemi, tak? I dzięki temu mamy po prostu praktycznie zerowe straty gnojowicy. Na dzisiaj to tyle z nagrywania. Muszę jechać. Jeszcze może jedną wywiozę, a może nie. No i przygotować się do koszenia poletka. No trochę pewnie nam zejdzie, no bo wiadomo, każdą odmianę trzeba oddzielnie zważyć. Także dzięki wielkie za oglądanie.